kolejny film i kolejna mini recenzja o obudowie komputerowej. W dzisiejszym materiale zerkniemy sobie na produkt firmy Savio, którym jest dosyć ciekawa obudowa Raptor X1, wyposażona w komplet wentylatorów ERJB, drzwiczki z hartowanego szkła na zawiasie czy też pilot do sterowania podświetleniem. Dodatkowo sprawdzimy sobie jakość wykonania, temperatury umieszczonych w jej wnętrzu podzespołów oraz ogólnie podsumujemy sobie wszystkie wady i zalety skrzynki za około 330 zł. Zapraszam do oglądania. Zanim jednak zaczniemy, chciałbym ogłosić dwa niewielkie konkursy z nagrodami. W pierwszym z nich, organizowanym tutaj na YouTubie, będzie można zgarnąć myszkę Savio Hexer Black oraz dwumetrowy kabel z wymiennymi magnetycznymi końcówkami. Żeby wziąć udział w konkursie, musisz być publicznym subskrybentem tego kanału, dać łapkę w górę pod tym filmem i napisać w kilku zdaniach, jakie są według Ciebie wady i zalety prezentowanej dzisiaj obudowy. Czas na przesyłanie odpowiedzi macie do 17 kwietnia 2022 roku do godziny 18. Po tym czasie, w ciągu następnych 24 godzin zostanie wyłoniony zwycięzca, a wyniki zostaną opublikowane na karcie społeczności. W drugim konkursie natomiast możecie zgarnąć podkładkę pod mysz Savio Turbo Dynamic. A jako, że jest to konkurs organizowany na jobakowym serwerze Discord, to wszystkich szczegółów dowiecie się zaglądając do działu konkursy po wcześniejszym dołączeniu do naszej społeczności. Wszystkie niezbędne linki oczywiście znajdziecie w opisie tego filmu. Życzę wszystkim powodzenia! Przejdźmy teraz do omówienia tytułowej obudowy Savio Raptor X1 ARGB. Jej wymiary to 453x210x401 mm z wagą w okolicach 5,4 kg. Materiały, z jakich została wykonana, to w głównej mierze stal, tworzywo sztuczne i szkło hartowane w postaci bocznego panelu. Jest ona w stanie pomieścić płyty główne w formacie ATX, EATX, Micro ATX, Mini ITX oraz chłodzenia powietrzne, których wysokość nie przekracza 16 cm. Natomiast długość karty graficznej nie może przekraczać 34 cm i to pod warunkiem, że nie zamontujemy na froncie żadnej chłodnicy z wentylatorami. Jeśli jednak zdecydujemy się na taki zabieg, to ilość miejsca na kartę graficzną zmniejszy nam się o grubość radiatora chłodnicy IO. Na górze, standardowo dla większości tego typu obudów, znajdziemy magnetyczny filtr przeciwkurzowy. Pod nim możemy umieścić dwa dodatkowe wentylatory w rozmiarze 140 lub jedną chłodnicę w rozmiarze 240 mm. Zaraz obok niego, na prawej krawędzi obudowy, umieszczono przycisk power, diody sygnalizujące pracę komputera, kolejny przycisk, ale tym razem odpowiadający za reset, dwa porty USB 2.0, wyjście słuchawkowe, wejście mikrofonowe, jeden port USB 3.0 oraz przycisk do sterowania LEDami. Jest wszystko, czego potrzeba, choć uważam, że przestarzałe porty USB w standardzie 2.0 powinny zostać zastąpione nowszym odpowiednikiem. Patrząc na przód obudowy, możemy dojść do wniosku, że został on zaprojektowany dla jak najlepszego przepływu powietrza. Na dosyć sporych rozmiarów plastikowym panelu umieszczono metalową siateczkę z logiem firmy, pod którą producent zamontował gąbkowy filtr przeciwkurzowy. Sama obudowa w tym miejscu została wyposażona w 320 mm wentylatory z podświetleniem ERGB, ale osoby lubiące chłodzenia wodne spokojnie mogą w ich miejsce zamontować chłodnicę o maksymalnym rozmiarze 360 mm. Warto też zerknąć na wloty powietrza o nieregularnych kształtach umieszczone na bocznych krawędziach. W tej wersji skrzynki co prawda powietrze jest w większości zasysane przez przód obudowy, ale w wersji ze szkłem hartowanym otwory na bokach stanowią jedyny dopływ chłodnego powietrza. Bardzo jestem ciekaw, jak wypadają obie te obudowy pod względem temperatur. Kolejna, według mnie mocna strona tej skrzynki to panel z przydymianego hartowanego szkła, który dodatkowo jest osadzony na zawiasach. Nie tylko w pewnym stopniu zabezpiecza to taflę szkła przed upadkiem po otwarciu, ale znacznie ułatwia dostęp do wnętrza obudowy, a dla majsterkowiczów ciągle zmieniających swoje podzespoły może to mieć niemałe znaczenie. Sam szklany panel po zamknięciu zabezpieczamy za pomocą plastikowego pokrętła. Jest to w miarę praktyczne i wygodne rozwiązanie, ale według mnie dyskretne magnesy wyglądałyby dużo schludniej. Teraz pora na tył. Mamy tutaj jedno miejsce na 120 mm wentylator, które fabrycznie zostało wypełnione śmigłem ARJB. Idąc dalej napotkamy 7 śledzi na porty rozszerzeń, z czego jeden jest wykręcany, a reszta niestety wyłamywana. Na szczęście producent dorzuca do zestawu 4 dodatkowe śledzie z możliwością ich przykręcenia. Coś, co jednak potrafi zaskoczyć, to miejsce na pionowy montaż karty graficznej. Co prawda w zestawie nie ma Ryzera, ale jest to niewielki ukłon w stronę osób lubiących eksperymentować z wyglądem wnętrza komputera. Od spodu natomiast nie znajdziemy nic więcej poza niewielkim filtrem przeciwkurzowym na zasilaczu, miejscem na śrubki do przykręcenia dysków twardych i 4 nóżkami wyposażonymi w bardzo skromne piankowe wykończenie. Zerknijmy teraz na wnętrze. Obudowa Savio Raptor X1 jest wyposażona w piwnicę na zasilacz, do której zmieścimy PSU o maksymalnej długości 220 mm. Dodatkowo na jej dziurkowanej górze znalazło się wycięcie dla większych chłodnic oraz miejsce dla 2 dodatkowych wentylatorów. Nie zabrakło też drugiego wycięcia reprezentującego zasilacz oraz sporego srebrnego napisu z nazwą i logiem firmy. Jeśli chodzi o dyski, to możliwości montażu prezentują się następująco. 2 nośniki danych o wielkości 2,5 cala możemy przykręcić bezpośrednio do tacki płyty głównej, natomiast
kolejne dwa dyski i tutaj do wyboru mamy zatokę 3,5 oraz 2,5 cala, montujemy do spodu obudowy lub do specjalnego koszyka umieszczonego na górze piwnicy. Patrząc na stronę serwisową, też nie ma się do czego doczepić. Miejsca do aranżacji i okablowania jest całkiem sporo, a fabryczne przepusty, zaczepy oraz dostarczone rzepy z całą pewnością pomogą z estetycznym poprowadzeniem wszystkich przewodów. Na całą zabawę z kablologią mamy około 1,5 cm miejsca między bocznym panelem z blachy a tacką płyty głównej. Kolejny duży plus należy się za wbudowany kontroler wentylatorów. Co prawda podepniemy do niego tylko akcesoria z autorskim 5-pinowym złączem, ale sterować podświetleniem możemy na kilka sposobów. Wykorzystując przycisk na górze obudowy, podpinając kontroler do 3-pinowego złącza na płycie głównej lub za pomocą pilota dostarczonego do zestawu. Dzięki temu ostatniemu rozwiązaniu nie tylko możemy zarządzać podświetleniem, ale również sterować prędkością obrotową wentylatorów oraz, co bardzo mnie zaskoczyło, włączyć jeden z trybów głosowych odpowiadających za efekty świetlne pojawiające się po wyłapaniu dźwięków otoczenia, czy to w rytm muzyki, czy też innych źródeł dźwięku. Odpowiada za to mikrofon wbudowany w kontroler, choć nie wiem, czy taki bajer na dłuższą metę będzie tak chętnie używany. Po takiej dawce informacji możemy przejść do montażu wszystkich podzespołów we wnętrzu obudowy Raptor X1 oraz do pomiaru temperatur. Te wykonam na podkręconym procesorze i7-2600K, który zgłasza 110W zapotrzebowanie na moc. Resztę platformy testowej widzicie właśnie na Waszych ekranach. Dodam tylko, że jest to pomiar orientacyjny, gdyż może się on znacząco różnić w zależności od użytych przez Was podzespołów. Temperatury podkręconej i7-2600K prezentują się całkiem nieźle. W idlu, przy obecności wszystkich wentylatorów w obudowie, procesor osiąga maksymalnie 28 stopni Celsjusza. Natomiast podczas obciążenia, program OCCT zgłasza 70-stopniowy wynik w trakcie trwania jednogodzinnego testu. Jak możecie też zauważyć, w wykresie uwzględniłem również inne scenariusze zakładające obniżenie prędkości obrotowej wentylatorów w obudowie lub ich całkowite wyłączenie. Jeśli chodzi o temperatury naszego GTX 960, to prezentują się one następująco. 26 stopni w idlu oraz 73 kreski podczas jednogodzinnego testu. I tutaj ponownie pokusiłem się o sprawdzenie temperatur przy niższych obrotach wentylatorów w obudowie oraz po ich wyłączeniu. Skoro obudowa jest wyposażona w 3 wentylatory na froncie oraz jeden egzemplarz na tyle, to warto by było sprawdzić, jak wypadają one pod względem wydzielanego hałasu. Naprawdę jest cicho. Co prawda w prawne ucho wychwyci szelest śmigieł, ale maksymalne wyniki na poziomie 39 dB są jak najbardziej akceptowalne. Po krótkich testach pora na kilka słów podsumowania. Prezentowana dzisiaj obudowa firmy Savio to koszt około 330 zł, choć może się ona różnić w zależności od sklepu czy też promocji. Link do oferty wrzucę Wam w opis tego filmu. Jeśli chodzi o moją opinię po tych kilku dniach użytkowania oraz trzykrotnym złożeniu w niej komputera, to jest ona następująca. Zacznę najpierw od plusów. Dla mnie są nimi bardzo dobry przepływ powietrza, dobre ofiltrowanie, spora kompatybilność z chłodzeniami IO patrząc na gabaryty obudowy, 4 wentylatory ARGB w zestawie, pilot do sterowania podświetleniem oraz prędkością obrotową wentylatorów, wbudowany wielofunkcyjny kontroler, przeszklony bok na zawiasach, miejsce do wertykalnego montażu karty, łatwy system aranżacji okablowania oraz kompaktowy rozmiar i nowoczesny wygląd. Ale nie obyło się też bez kilku minusów, o których trzeba wspomnieć. Pierwszym i zarazem największym z nich jest użycie cienkiej blachy we wnętrzu oraz na tyle obudowy, która ma tendencję do uginania się pod lekkim naciskiem. Kolejne minusy to mała ilość pianki na nóżkach, które przez to mogą rysować blat naszego biurka. Kontroler mocowany na taśmie dwustronnej, który po kilku próbach przynosi w inne miejsce, ma tendencję do opadania. Wyłamywane śledzie na porty rozszerzeń, czy też na samym końcu kontroler, do którego nie jesteśmy w stanie podpiąć wentylatorów innych producentów i jesteśmy zdani na ten sam typ wentylatorów, których jak na razie nie ma osobno w sprzedaży. Osobiście też uważam, że dodatkowy bajer w postaci podświetlenia RGB reagującego na dźwięk jest zbędny i tylko niepotrzebnie podnosi cenę końcową. Mimo tych kilku wad, komputer w tej obudowie składał mi się bardzo przyjemnie. Jest ona dobrze spasowana, wszystkie otwory oraz gwinty są wykonane poprawnie, liczne zaczepy oraz przepusty są dobrze rozmieszczone, a efekt finalny ze złożonego komputera jest satysfakcjonujący i cieszy oko. Od strony temperaturowej też nie można jej niczego zarzucić. Fabrycznie zamontowane 4 wentylatory są ciche i dzięki sporej filtrowanej powierzchni są w stanie zapewnić optymalną temperaturę we wnętrzu obudowy. Ale jest to tylko moje zdanie i nie każdy musi się z nim zgodzić. Pamiętajcie też, że jest to tylko recenzja i zawarte w niej informacje oraz testy mają pomóc w doborze odpowiednich części dzięki skonfrontowaniu je z testami innych produktów. I to by było wszystko, co dla Was dzisiaj przygotowałem. Dajcie znać, co sądzicie o prezentowanej dzisiaj obudowie firmy Savio i nie zapomnijcie o konkursie na mysz oraz podkładkę. Ja się tymczasem z Wami żegnam, do następnego razu, cześć!